Odpowiedź jest to związane z mentalnością. Jakiś czas temu, kilka lat temu, natknąłem się na artykuł trenera, który był koordynatorem, albo trenerem w Schalke 04. Wrócił do Polski, nie wiem czy on gdzieś tam jest rynkowy, czy nie, miesiąc tym, ale zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Że na przykład w Schalke zawodnik 16-letni, nawet jak odwróci się tym plecami i ma zrobić załóżmy 20 razy 15 metrów, to on może. Bo u nas w Polsce, jak teren tak zrobi, to zawodnik co zrobi? 15 metrów, 12, 10, 20 razy 15. To jest mentalność. To jest mentalność. Jeśli wy sami, jeśli teren ma coś odpowiada, to zwróć uwagę, że to robicie na tym tak. Bądź zaangażowany na maksa, zawolnić, przyciąć, daj maksać. Jeśli wy nie będziecie sami tej właściwie zrobić, to wam idzie to. Moim przekonaniem trener to nie jest taki trener z pałką, który stoi i może będzie zadawał każdego pokazać. Więc to wszystko zależy od was, co macie w głowie sobie. Natomiast muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która się mówi o mentalności zwycięzcy, tak? Słyszeliście coś takiego? Trenerzy, ktoś z państwa? Mentalność zwycięzcy. Co to znaczy? Pewnie się myśli. Ktoś to wygrywa cały czas? Chyba ja bym zarządzał, że to już wygrać. Okej. Coś jeszcze? Co to znaczy? To jest zwycięstwo. Okej, gra do końca. Coś jeszcze? Wszystko to robimy, że jest na 100%. Nie ma do tego. Zgadzam się 100% z każdym z was, natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak zawodnicy reagują, szczególnie w tym wieku, jak gdzieś nie było. Bardzo często spotykamy się z tym, że zawodnik, któremu nie wyjdzie trening, nie wyjdzie mu mecz, na drugi dzień leży w biale z nim. Poddaje się. Nie wyjdzie mi raz, nie wiem, zwód, raz tracę piłkę, po meczu. Nie trenuję, nie wiem. Schodzę. Jestem beznadziejny. Nie wyszło mi dwa razy, beznadziejny. Jest pytanie, co to znaczy, że ja chcę być zwycięzcą? Dla mnie jest osoba, która nigdy co nie poddaje się. Okay? Nie wyszło mi raz. Pytanie, co mogę zrobić, żeby było lepsze? Okay? Jeśli będziecie, uważam, że ten zespołowy sport jest niesamowitą okazją, niesamowitym sposobem do tego, żeby rozwijać to, bo to będzie prezentować żywność. Pytanie, co się stanie, jak za 20 lat zwolnią Cię z pracy? O właśnie, prawda? Czy nie poddam się i zacznę dążyć do tego, żeby znaleźć kolejną? Czy poddam się? Co się stanie, jak zostanę dwóch w szkole? Co się stanie, jak pobudzę się z kolegą? Co się stanie za kilka lat, jak pobudzę się z koleżanką? Okej, okay. Życie to nie jest tylko, że jest wszystko dane, tylko czasami trzeba co? Ciężko ma coś zaprezentować, czasami trzeba coś stracić, żeby coś zyskać, ale to wszystko leży w waszej głowie, jak ja poradzę sobie z tym. Jak ja poradzę sobie z tym. Okej? Okay. Ja też widzę u nas, że jesteśmy taki, możecie się ze mną zgadzać bądź nie, ale uważam, że jesteśmy takim społeczeństwem, które bardzo szybko popada w euforię i bardzo szybko popada w dołki. Pytanie takie, czy ktoś z państwa zna zawodników, którzy są wzorem takiej emocjonalnej stabilizacji? A może ktoś z was zna? Ktoś z którego zna? Zawodnik, który jest stabilny, nie ma, że 3-0 jest w przodzie, 3-0 w tył. Wasikowski? Na pana się śmieje, ktoś się przypomina? Z Polski? Ze świata. Dobra. Nie przedłużać. Dla mnie, myślę, że część z państwa się z tego zgodzi.
pracowników nie myślał, że trzech gatunków. Bez coś fenomenalnego, żeby wypracować coś takiego wśród dowodników. Nieważne, czy jest 2.03, 3.1, 0.89 minuta, nikt nie myśli, że przegrał mecz. Nikt. Tylko teraz tak, jak to rozwijać mam? Jak mam wpływać, żeby to oddziaływało w dwie strony? Uważam, że my jako trenerzy, jeśli są rodzice na sobie, to dobrze, mamy niesamowity wpływ na to, jak każdy z nich będzie reagował po każdym drobnym kroku, zagraniu, zachowaniu itd. Wyobraźmy sobie mecz. No właśnie. Przegrywacie 4-0, dostajecie piątą bramkę. Jak reaguje trener? Jak reaguje każdy z was? Ja znam trenerów, którzy piąta bramka do asystenta zajmie się tą drużyną, a idzie do domu. Dobrze. Albo weźcie to już się, cofnijcie się w ogóle już na połowę swoją i skupcie się tylko na tym, żeby nie tracić 6 na 7. Inny trener skupi się w ogóle. Więc dla mnie, jeśli trener tak reaguje, zawodnicy zaraz będą nie puścić. Ten trener, który spuszcza głowę, 99% nie spuści głowę. Ten trener, który podda się, drużyna się podda. Wspaniała wiedza. Czerpcie. My jako trenerzy, jako rodzic mamy niesamowity wpływ na budowę świadomości takiej, żeby się nie poddawać. Zobaczcie Państwo słowa. Święte słowa. Warto pracować w tym kierunku. Co ma niesamowity wpływ na motywację, na budowanie relacji. Ja uważam, że niesamowitym darem trenerów jest to, że nawet pokuszę się o stwierdzenie, że lepiej mieć mniejszy warsztat, typu, nie wiem, tam milion gier, tam 100 gier, tam 100 ćwiczeń, tam. A jest trener, który zna 10 gier, ale ma niesamowity dar do tego, żeby budować relacje. Prawda? Bo uważam, że jeżeli ma taki dar, to jest w stanie spowodować, że 20 zawodników pójdzie z nim. Taka prawda. Często jest tak, że my serwujemy im ćwiczenia, gier, ale w meczu nikt nie realizuje. Jest mnóstwo takich trenerów. Na tym etapie, kochani, dobry trener to podstawa. Się przekonał na mecz. Tam już jest coś więcej. Tam już wchodzą relacje. Który guzik ma wcisnąć w tym przypadku, który guzik w tym przypadku, który guzik tamty, który guzik ty, żeby każdy z nich zareagował tak, jak ja chcę też, żeby stworzyć team, żeby wygrać mecz. Jest dokładnie taki, tak. Dosyć fajnie to jest opisane w książce, nowej książce Guardioli, Związki Guardioli z futbolem argentyńskim. Tam on spotkał się z trenerem reprezentacji Włoch, który właśnie stwierdził, że dobry trener to jest trener, który wie, który musi wcisnąć. Okay? Dokładnie ma, tak. Nie każdego w ten sam sposób. Wspaniała wiedza. Żeby mógł mieć dobre relacje z nim. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ten aspekt związany z zdołowaniem, z ironią, naprawdę nawet podczas tych warsztatów przed wakacjami. I my z tego miejsca, bo to nie jest mój rzecz, właśnie spotkaliśmy się naprawdę wręcz z obrażeniem. Moim zdaniem to jest obrażanie zawodnika przez trenera swojego. Okej, nawet jak gdzieś tam idziemy sobie porozmawiać gdzieś tam, mniejsze słowo. Ale jeżeli on to robi na polu, gdzie przyjeżdżają do rodziców, to nie są. Oj, wiedza dla wielu, wielu. Gdy przyjeżdżają do tych miejsc, on serwuje mu informację przez całą długość Polakę. Ty tak, co ty? No to ja mi było wstyd do tego, ten teren stał tutaj. Ja stałem tutaj i mi po prostu mi głosy. Ale żeby nie dolewać się tam oliwy do ognia, więc przeliczyliśmy to, ale dla nas to jest niesamowite doświadczenie, co dalej się dzieje, prawda? Uważam, że nie jesteśmy w stanie wypracować.
Nie. Muszę znaleźć sposób, jest strategia tak jakby w zarządzaniu, żeby budować to w kontekście jakby zestawienia informacji do pozytywnych do negatywnych. Okej? Okay? Jest taka droga, którą ja też gdzieś tam wyznaję, 70 do 30, czyli 70 informacja pozytywna i 30 jest troszkę gorsza. Czyli na przykład mam 3 informacje, 3 komunikaty, 2 pozytywne, 1 negatywny. Teraz rzecz, jak to wybrać, to która informacja kiedy ma pójść. Prawda? Dla zawodników uważam, że to bez względu na wiek warto rozpocząć coś od dobrej strony, w środku stwierdzić tak zwany hamburger. I zakończyć rewelacja. Trenerze Maćku, kocham Cię. Wspaniała wiedza. To jest potwierdzenie mojego wielkiego doświadczenia. Nie tylko w sporcie. To jest dobry argument dla wszystkich potrafić to zrobić. W meczu chcemy tak grać. Prawda? Niż kończymy trening, nie wyszło nam coś i pretensje. Pretensje coś. Prawda? Więc to jak budujemy te relacje na tę samą bajkę. Edukacja. Wyniki w szkole. Pytanie do zawodników. Kto z Was ma średnią 4-0 czy więcej? Będą były. Ja mam. 4-0 więcej. Znaśką dokładnie, zawsze powyżej 4-0. Cieszę się. Kolejne miejsce, gdzie potwierdza mnie fakt, tam gdzie zawodnicy mają dobrą średnią, przekłada się to mniej więcej na dyspozycję w klubie, że tak dalej. Zawodnicy, którzy mają dobrą średnią, bardzo często lepiej myślą, bardziej dyscyplinowani, zorganizowani, odpowiedzialni, bo te nawyki pewne są ukształtowane. Chcę powiedzieć też, że to buduje się też dom. To jest to, żeby to współgrało między klubem a rodzicami, warto jako trener kontrolować. Ja z praktyki swojej robiłem coś takiego. W ciągu trymestru, 3 miesięcy, musiałem mieć przynajmniej 2 razy kartę z oceniami, i z zachowaniem. I załóżmy coś tam z matematyki, 3 jedynki, 1 2. Pytanie jest, skąd się biorą te 3 jedynki? Bo bardzo często są zawodnicy też tacy, którzy bardzo dobrze myślą o grze, ale w szkole nie do końca jest. Tak? Moim zdaniem, przepracowałem w szkole 15 lat, pracowałem z zawodnikami, którzy byli w klasach czysto piłkarskich i w klasach takich normalnych. Największy problem jest brak zorganizowania. Ja po treningu to robię. Mam między szkołą, a ten ma treningi, mam 3 godziny. Po treningu, a sprawdzam treningu, już mi się nie chce. No to nie zrobię. Słuchajcie, dzisiaj jak chcecie coś osiągnąć, to trzeba naprawdę poświęcać. Tylko wy nie jesteście w stanie wam dzisiaj stwierdzić, ani żaden przyjmuszał trenerze, tak, ty na pewno będziesz grał więcej niż 15%. Ty będziesz profesjonalistą. Ty będziesz miał pecetać. Nie jesteście w stanie stwierdzić, bo uważam, że zawodnik najpierw niech solidnie przeprowadzuje 10 lat takiej pracy, wtedy możemy stwierdzić, czy bardziej masz jakieś kierunku sportu, czy lepiej szkoły, tak dalej. A jeżeli nie będę traktował tego na równi, że szkoła jest ważna i trening, może się zdarzyć tak, że nagle stwierdzę tak, nie będę profesjonalnym piłkarzem, jestem bez wykształcenia.
I co wtedy, prawda? A jeszcze na dogan swego jako mentalność przegranego, co może się stać? Może się stać to, co się stało z Radosławem Kałużnym, który, jak tutaj niektórzy z tego stwierdzał, bardzo zainteresował Kutaza, prawda? Nie poradził sobie z tym, co go spotykało, plus wydaje mi się, że z tego co ja wiem, nie wykształcił się na tyle, żeby gdzieś się starać o jakąś pracę. W momencie, kiedy kończy granie, co mam zrobić, prawda? Życie nie kończy się po 30, bo mniej więcej wtedy się gdzieś tam kariery kończą. I co dalej, prawda? Jeśli jesteś taki jak Messi, masz spokojnie. A jest mnóstwo zawodników, którzy kończą kariery, mają problem, co mam robić dalej. Więc jeżeli nie będziecie tego od szkoły na serio, to będzie nie problem w przyszłości. Zachęcam do tego, żeby to zrobić. Kolejna rzecz. Motywacja do pracy, też taka ciekawa rzecz dla trenerów. Ile trenujecie raz w tygodniu? Każdy z Was. Kto trenuje dwa razy? Nie. Trzy razy, ktoś. Nie, trzy razy, więcej razy. Więc ten, kto trenuje trzy razy, dwa razy, a chce grać w piłkę, za mało. Dzisiaj nie można stwierdzić, że jak będę tylko spędzał czas na treningu w klubie, to będę grał. Ktoś kiedyś wyliczył, jeden z moich znanych trenerów, że przeliczając wszystkie szkółki w Polsce i zawodników, jakby szansa na grę w Ekstraklasie jest 0,0016%. Każdy chce wygrać. I to teraz tak. Ty nie trenujesz, bo z drugiej strony grając coś ty mówisz. On staje się lepszy. Więc pytanie, jak wy gospodarujecie czasem swoim? Ile czasu? Może mniej czasu przy komputerze? Może mniej czasu z kolegami, z koleżankami? Może mniej czasu przed telewizorem? Może lepiej położyć się wcześniej spać? Może mniej chipsów, mniej coli? To wszystko jest też podane właśnie w mentalności. Co je? Co pije? Pokuje się pan spać? Ile godzin śpię? Jak spędzam wolny czas? Czy tylko na komputerze? Czy tylko przed telewizorem? Czy na przykład godzę lekcje z treningu? Mówiąc o tej pracy na UBE, ja przygotowałem coś takiego, że na początku miesiąca w części jak wstępnym treningu dosłownie trzy ćwiczenia, dwa maskery. I koniec. I reszta gdzieś tam zgodna z filozofią gdzieś tam swoją. Przez ten miesiąc ci zawodnicy pracują w domu. I naprawdę ja wiedziałem, kto z nich pracuje. I później na przykład pytam Jasia, ile czasu spędzałeś w tym miesiącu na pracy domowej z piłką? Jeden powie nic, drugi dwie godziny, trzeci 5 minut. Naprawdę ja widziałem, że miesiąca na miesiąc te ćwiczenia na przykład sprawiały, że w kontekście pracy na praktyku indywidualną te problemy zmniejszały się zawsze. Bo ta technika była coraz lepsza. Więc dzisiaj, jeżeli są grupy, w akademiach profesjonalnych, gdzie możemy trenować dwa razy dziennie, że tam jest tyle sytuacji kontrolowane, że jest czas na wszystko, możemy to tak sobie zaprogramować, że jest czas na trening stricte, co tam jest technik, postawki, postmodelingą. Natomiast na poziomie amatorskim uważam, że ten trening powinien być wypośrodkowany, bo jeśli trenerzy skoncentrują się stricte nad techniką, kosztem taki, mikro, prawda? Więc uważam, że nad techniką jesteście w stanie pracować sami. Nad mikrotaktyką już nie. Dlaczego? Bo ja potrzebuję realnych warunków, czyli przeciwnika, kolegów. A do techniki nie potrzebuję. Prawda? Tam, tak dalej. Chcę też, tam. To możecie zrobić sami. Bardzo wszystko.
dlaczego ja gram, dlaczego gram sam, dlaczego gram w klubie, dlaczego jestem w tym miejscu, dlaczego zagrałem w lewo, a dlaczego zagrałem lewo w lewo. Okay? Dlaczego lepiej grać w lewo, bo tam przeciwnicy są, a tam nie. Więc analiza ich w trakcie gry jest bardzo przydatna w kontekście, że zrobił na nowego zrozumienie, które rozumie. Natomiast tutaj jest tylko klasyczny stary bloka, gdzie w tym wieku te busi dobrze przygotowują ich do tego, żeby nawet jak będą dorośli już, to będą mieli jakby to doświadczenie dużo, dużo większe w kontekście takim, żeby poznać organizm swój i jak on reaguje na znaczenie. Bo naprawdę miałem przyjemność pracy z seniorami. Wielu z nich, po 19, po 20, po 20 kilka lat, na poziomie amatorskim, mieli problem z identyfikacją, jak ja zmęczyłem się. Prawda? Natomiast moim zdaniem, jeśli gdzieś tam będziemy troszkę wdrażać ten trening, to samą ocenę zmęczenia, to gdzieś tam z czasem, dzisiaj już mi pięć. Nie na jakieś tylko trochę się zwróciłem, prawda? A w naszym zdaniem trzeba być w ramach tutaj. Okay? Ale nie tylko, że ale boli mnie nogi, zmęczyłem się strasznie. Dzisiaj zawodnik, który się nie zmęczył w głowie, moim zdaniem nie tylko. Bo on nie wymyślał. Biegał bez myśli. Okay? Więc ten wysiłek dzisiaj. Tak samo ja nie do końca się zgadzam ze statystyką, że prawdopodobieństwo wyniku wygranej na lato, że na która przebiegnie więcej kilometrów. Nie do końca. Bo jednak ta drużyna, która porusza się przede wszystkim może. Dobrze. Na to chwilę jakby jest wszystko. Zawodnicy przyjdziecie z trenerem. Trenerem przyjdziecie sobie na tą część, czy przygotujecie do części praktycznej, a my z trenerem dosłownie 15 do 20 minut poruszymy sobie bardziej na kosztów część praktyczną. Będą przykłady do koordynacyjnego, który my dzisiaj będziemy też tylko zrealizować. Zaczniemy. I przykład trzech gier, które są jakby skierowane do postawienia w tym ataku. Panie, teraz będzie część dla trenerów. Dziękujemy pięknie. Trenerowi Maciejowi dziękujemy pięknie. W poprzedniej części trenerowi Mateuszowi zrobili kawał świetnej, wspaniałej roboty. Znowu cudowna bawka wiedzy, a przed nami część praktyczna. Zaraz tego zwracam. Żeby mu to grało. Okej.